Dzień dobry, witam serdecznie w nowym vlogu na moim kanale. Kupiłam sobie niedawno taką wcierkę do włosów i teraz właśnie chciałabym sobie ją nałożyć i przetestować, czy rzeczywiście będzie działać. Słyszałam bardzo dużo pozytywnych opinii na jej temat. To jest zuziołowa wcierka rozgrzewająca Grow Astender z Anwen i ma pobudzić wzrost włosów, poprawić ukrwienie skóry głowy, odżywienie, dotlenienie cebulek oraz mieszków włosowych. I postanowiłam w końcu przetestować tą wcierkę i teraz ją zaaplikuję na swoje włosy. Muszę podzielić je na sekcje, żeby mi się łatwiej pracowało. Powinnam aplikować ten produkt bezpośrednio na skórę głowy, więc najpierw wydzieliłam sobie z tyłu taką sekcję włosów i spróbuję sobie to tutaj zaaplikować. Nie wiem, jak dużo powinnam tej wycierki nałożyć. Włosy będę myła wieczorem, więc zostawię sobie tą wycierkę na cały dzień. Zapach jest bardzo ziołowy, przypomina trochę syrop na kaszel. Nie wiem, jak duże te sekcje włosów powinny być. Tu głównie chyba chodzi o to, żebym się wygodnie aplikowało na skórę głowy. Dajcie mi koniecznie znać, czy testowałyście już tą wcierkę i jak długo trzeba ją stosować, żeby zobaczyć różnicę. Zbliżam się na tym kanale do 500 subskrypcji i pomyślałam, że z tej okazji fajnie byłoby zrobić live'a, żebyśmy mogli spotkać się na żywo, trochę porozmawiać. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, co o tym myślicie, czy pomysł na live Wam się podoba i czy byście uczestniczyli. Jeżeli tak, to dajcie znać, jaki dzień tygodnia najbardziej by Wam pasował, bo chciałabym, żeby włączyło się jak najwięcej osób. Wiem, że teraz zaczyna się euro, więc trzeba by było pewnie, nie wiem, czy oglądacie, ale pewnie trzeba by było się złapać gdzieś pomiędzy meczami. Ja osobiście nie planuję oglądać wszystkich meczy, ale mecze reprezentacji Polski chętnie włączę, chociaż żeby sobie grały gdzieś tam w tle. No i oczywiście będę kibicować naszej drużynie, żebyśmy wyszli z grupy. Chociaż może być ciężko, bo słyszałam, że Robert Lewandowski ma obecnie jakąś kontuzję. Możemy mieć osłabiony skład. Nałożę sobie więcej na tą stronę głowy, bo tutaj mam mniej włosów, więc chciałabym, żeby mi się ta strona bardziej zagęściła. No ten zapach nie jest najprzyjemniejszy, trzeba bardzo lubić takie ziołowe zapachy. Ja teraz to sobie wszystko zaczeszę do tyłu. Muszę iść sobie umyć ręce, bo naprawdę ten zapach jest bardzo mocny. Nie wiem, czy ja wytrzymam cały dzień. Tutaj jest napisane, że powinnam to zostawić na co najmniej 2 godziny. I zaczyna też pojawiać się takie uczucie ciepła, rozgrzewania, ale nie na całej głowie. Tutaj czuję bardziej po tej stronie, tak gdzieś tutaj z tyłu. I tutaj na twarzy, gdzie przez przypadek dotknęłam palcem produkt, więc idę sobie teraz umyć ręce i buzię i zaraz wracam. I teraz chciałabym zająć się moimi brwiami. Niestety rosną mi na środku, więc muszę sobie je wyrywać raz na jakiś czas, chociaż najlepiej sprawdza się wosk. Byłam kilka razy na regulacji brwi u kosmetyczki i zawsze byłam bardzo zadowolona, gdy to było robione właśnie woskiem, ale niestety sama się jeszcze nie nauczyłam tego robić, więc może podejmę wyzwanie. Zawsze mnie bardzo boli, gdy wyrywam tutaj z tej części przy oku. To ciało jest takie miękciejsze i bardziej wrażliwe. Ostatnio bardzo dużo noszę okulary, skończyły mi się soczewki i koniecznie muszę sobie je dokupić, bo na lato się bardzo przydają. A zwłaszcza teraz, gdy nagrywam, to muszę trzymać lusterko bardzo blisko oczu, żeby cokolwiek widzieć. I teraz, z racji tego, że często chodzę na basen, to kupiłam sobie henne. Tutaj mam Instant Eyebrow Tint z Delia Cosmetics w kolorze brown, czyli brązowym. I chcę sobie zrobić brwi.
żeby były takie bardziej widoczne, nawet gdy będę bez makijażu. Teraz wyglądam, jakbym była szalona, z takimi mocno ciemnymi, czarnymi wręcz brwiami, ale nie martwcie się, efekt końcowy nie będzie tak mocny. Zmyję to po jakimś czasie i powinny być ładne, brązowe. Pod ostatnim vlogiem pisałyście mi, że polecacie wyjazd w Bieszczady. Jeszcze w Bieszczadach nie byłam. Jakoś zawsze było mi daleko, nie po drodze, ale bardzo bym chciała odwiedzić Bieszczady i mam nadzieję, że uda mi się w niedługim czasie tam pojechać i zobaczyć to magiczne miejsce, bo to są dla mnie okolice zupełnie nieodkryte, nieznane. A pod vlogiem o sprzątaniu kuchni dałyście mi bardzo dobrą wskazówkę, żeby sobie wyłożyć górne szafki kuchenne gazetom. Ja niestety gazet nie mam, gazet nie kupuję, ale za to wyłożyłam sobie papierowymi reklamówkami i mam nadzieję, że teraz kolejne sprzątanie będzie dużo łatwiejsze i że tego tłustego kurzu z szafek już nie będę musiała więcej wycierać. No bo to jest nieprzyjemna robota, strasznie się to ciągnie, a teraz po prostu sobie zbiorę te papierowe reklamówki. Ostatnio pokazywałam Wam placuszki z serka wiejskiego, a dzisiaj mam wariację tamtego przepisu i to będą naleśniki albo placuszki, ale moim zdaniem bardziej naleśniki i to takie puszyste w stylu amerykańskim z jogurtu naturalnego. Naprawdę dodatek tego jogurtu robi ogromną różnicę, bo dzięki temu ciasto wychodzi bardzo puszyste. Będziemy potrzebować połowę opakowania jogurtu, tak mniej więcej 200 gram. Ja tutaj już raz robiłam te placki, więc teraz zrobię z pozostałej części jogurtu 2 jajka, jedną łyżeczkę proszku do pieczenia, jedną łyżeczkę cukru waniliowego. 80 gram mąki tortowej i ja daję 5 łyżeczek cukru. Oczywiście cukru można dodać więcej albo mniej, albo zastąpić cukier na przykład erytrytolem. Oczywiście to wszystko według własnego uznania. Konsystencja powinna być mniej więcej taka. Jeżeli doda Wam się za dużo mąki, to zawsze można dodać mleka, żeby to ciasto rozcieńczyć. I ja teraz odstawiam całość tak na 10 minut, żeby proszek do pieczenia się uaktywnił i zaczął działać. Dzięki temu placki będą bardziej puszyste. Puszyste, złociste naleśniki są już gotowe. Zobaczcie, jakie one są grubiutkie. Teraz zrobię próbę smaku specjalnie dla Was. Są jeszcze bardzo gorące. Zobaczcie, jak tutaj para się nad nimi unosi. Świeżo, co ściągnęłam je z patelni. Rozpływają się w ustach. Są bardzo łatwe i szybkie do przygotowania. I moim zdaniem są jeszcze lepsze niż te placki z serka wiejskiego. Także polecam Wam spróbować tą właśnie wersję. Zobaczcie, jak wyglądają w środku. Pychota. Idę wynieść śmieci i przy okazji też pójdę do warzywniaka pierwszy raz w tym sezonie, zobaczyć, co tam jest dobrego. I mała aktualizacja odnośnie ostatniego vloga. Niebieski warzywniak już zawinął manatki i już nie wraca. Dzisiaj mam węgierski. Wróciłam właśnie ze straganu, kupiłam pyszne warzywa i chyba rozwikłałam tajemnicę, dlaczego jeden warzywniak wygryzł drugi warzywniak. Otóż na tym nowym zielonym straganie jest przesympatyczna pani, która sprzedaje. Naprawdę umie zagadać i no aż przyjemnie się czeka w kolejce. I też jest większy wybór warzyw. Szkoda, że nie udało mi się
zdobyć kalafiora, bo już wszystkie były wyprzedane, a przyszłam dopiero pół godziny po otwarciu. Także dzisiaj szybko poszły kalafiory, ale mam za to inne pyszne rzeczy. Może kalafiora kupię w przyszłym tygodniu. Wzięłam kilogram truskawek. Tutaj jest nawet więcej niż kilogram. Pani wrzuciła więcej, bo one już są miękkie. Podobno już się kończą. Sezon się kończy. Może będzie jeszcze jakaś późniejsza odmiana, ale przez to, że w tym roku wszystko szybciej zakwitło, to truskawki też skończą się szybciej, więc jeżeli planujecie zrobić dżemy, zaprawy, to nie zwlekajcie, kupujcie truskawki teraz, póki jest sezon. Wzięłam też koperek, ja sobie go ususzę i mam ochotę też zrobić sobie rybę z sosem koperkowym. Bardzo lubię takie połączenie. Wzięłam też dwa pomidorki malinowe. Tutaj mam kilogram bobu i to jest głównie to, po co poszłam, bo ja uwielbiam bób, mogłabym go jeść codziennie. Sezon dopiero się zaczyna. Zapłaciłam za niego 22 zł. Za truskawki 11 zł za kilogram. Pomidory chyba były 10 zł za kilogram. I fasolka szparagowa, wzięłam tylko garść. Fasolka dzisiaj jest 25 zł za kilogram. Widziałam na początku tygodnia, sprzedawali za 27, więc trochę potaniała. Że tak wyglądają moje warzywne zakupy. Zaraz sobie wezmę, ugotuję trochę bobu, bo są różne połączenia, można różnie go przygotowywać, ale taki bób z wody, bez skorupki oczywiście, jest najlepszy. Wyszłam właśnie z basenu i idę do domu. To jest moje pierwsze wyjście na rower od czasu, kiedy odebrałam go z naprawy. Zapłaciłam 190 zł, ale było warto, bo teraz idzie jak igła. I muszę sobie dokupić jeszcze dzwonek, bo mi się zepsuł i to jest zupełnie niepotrzebne. Ale bardzo się cieszę. I co chcę Wam powiedzieć, że dowiedziałam się, że gdy mamy takie rowery Holenderki, to nie należy zmieniać biegów podczas jazdy, bo wtedy może się zepsuć jakaś zapadka i naprawa tego jest bardzo droga. Więc lepiej zmieniać biegi, gdy nie ruszamy pedałami. Pokażę Wam moje dzisiejsze zakupy spożywcze z Biedronki. Dobrze, że pojechałam rowerem, mogłam wziąć więcej takich ciężkich rzeczy. Z mrożonek wzięłam dorsza, dwa opakowania, bo dwa były w promocji. Pierogi z mięsem. Tutaj mam boczek rolowany. Dwa napoje proteinowe, jeden waniliowy, a drugi truskawkowy. Wzięłam też pomidory krojone. Tutaj mam pesto z pomidorków. Nigdy go nie próbowałam, więc jestem ciekawa, czy to będzie dobre. Wzięłam też łososia, serek śmietankowy. I do tego jeszcze awokado, ale gdzieś go nie widzę, położyłam go gdzieś z boku chyba. W każdym razie planuję zrobić taką pastę z łososia, z tym serkiem i awokado. I to położę sobie na bułkę. Wzięłam też masło kurczaka, surówkę Kolesław, śmietana i jogurt naturalny gęsty. A, jeszcze bym zapomniała z takich niezdrowych rzeczy. Wzięłam sobie taką lemoniadę, cytryna i limonka. I tak prezentuje się moje śniadanie. Miałam zrobić pastę z łososiem, ale jednak jestem bardzo głodna i zrobiłam sobie po prostu kanapkę z serkiem, łososiem i trochę koperku na wierzch. I do tego też zrobiłam sobie taką sałatkę na szybko z rukoli, pomidorów i tutaj mam jeszcze odrobinę buraty, która mi została. Zabieram się teraz za przygotowanie ryby w sosie koperkowym. Tutaj przygotowałam sobie dorsza w soku z cytryny, soli, pieprzu, więc tak tradycyjnie prosto. I teraz będę robiła sos koperkowy. Zaczynam od przygotowania zasmażki, czyli rozpuszczam sobie najpierw tutaj tak mniej więcej 3 łyżki masła. Do tego dodam 3 łyżki mąki tortowej.
podsmażę to wszystko cały czas mieszając, żeby to mi się ładnie zagęściło. I później dodam 3 łyżki śmietany osiemnastki. Żeby sos nie był taki gęsty, dodałam tak mniej więcej pół szklanki mleka. I teraz ta konsystencja wygląda tak. Myślę, że jeszcze dodam kapkę, żeby było bardziej lejące. I przyprawiłam ten sos połową kostki bulionowej. Tutaj mam z Knora bulion drobiowy. Na koniec dodałam to, co najlepsze, czyli szczypiorek. I teraz sos prezentuje się tak. Bezpośrednio do niego dodam rybę i to wszystko będę dusiła razem. Pół godziny udało mi się zrobić taki szybki obiad. Może nie prezentuje się zbyt estetycznie, ale jest przepyszne. Mam 50 gram ryżu, rybę i sos koperkowy, a do tego na boku zrobiłam sobie taką surówkę, sałatkę, nie wiem, pomidora z ogórkiem małosolnym. Na moim kanale nie było już bardzo dawno wypieków, a to wszystko dlatego, że zepsuł mi się piekarnik, nie grzeje grzałka dolna, więc no niestety nie mogę piec ciast. A szkoda, bo bardzo lubię piec i to mi daje dużą przyjemność, także dzisiaj postanowiłam, że zrobię ciasto bez pieczenia. Jest bardzo łatwe, potrzeba tylko kilka składników. Jedynym minusem jest to, że nie można go od razu zjeść, trzeba poczekać, aż zastygnie w lodówce. Na spód wezmę ciasteczka. Tutaj mam akurat ciasteczka maślane z cukrem. I wymieszam to z roztopionym masłem. A ciasto będzie składało się z mleczka kokosowego. Mleczko kokosowe musi być w lodówce, bo będziemy potrzebować tylko tą białą część mleczka. I to będzie wymieszane z mleczną czekoladą. Banany będą potrzebne na wierzch do dekoracji. Kolejny dzień chciałam Wam pokazać, jak to ciasto wygląda po całej nocy w lodówce i niestety nie wyszło, bo nie zastygło. Zobaczcie, tutaj ten krem jest cały czas płynny. Wydaje mi się, że to przez zły typ mleczka, bo ja miałam mleczko kokosowe light, które nie do końca zastygało, ale w smaku jest bardzo dobre, smakuje jak roztopione lody. Więc spróbuję jeszcze kiedyś zrobić ten przepis, ale z innym mleczkiem kokosowym. Ściągam teraz wałek, bo zaczynam się szykować na wyjście i chcę Wam pokazać efekt. Wow! Tak to wygląda. Wow, efekt jest bardzo fajny i mam nadzieję, że się długo utrzyma na moich włosach.